Cześć wszystkim, z tej strony Elkamer i dziś ponownie witam was w The Longest Journey, czyli najdłuższej podróży. W ostatnim odcinku okazało się, że musimy znaleźć Corteza. Dobrze pamiętam? Tak. Musimy znaleźć Corteza. Tak było? Dobrze, tak. Więc idziemy po Corteza. Cortez. A tak. Halo, proszę pana. W takim razie chyba zostawię tutaj mój bilet. Tak, tak, no, chyba tak powinnam zrobić. Nabijemy na kubkę. Tu jest ten szpikulec, czy nie ma tego szpikulca? Chyba nie ma. W każdym razie położyliśmy bilecik. Nauczyłem się jednej fajnej rzeczy. Mianowicie, jak wejdę w ustawienia i po prostu dam sobie szybkie przewijanie, to mogę po prostu pomijać te fragmenty, kiedy ona biegnie przez cały ten, przykładowo. Raz, okej, okay, jest. Jest Cortez. Zjawiłaś się w ostatniej chwili. Jak to ostatniej chwili? W ostatniej chwili. Zajęło mi to... Zobacz, ten obraz, tutaj. Przyjrzyj się. Co z nim? Dlaczego? Czemu? Po prostu spójrz na niego. Patrzę na obraz. Na co mam patrzeć? Co widzisz? Widzisz sztukę. Tak, sztukę. A co dalej? Poza sztuką. Prawda? Prawda? Prawda. Właśnie. Głębsza prawda. Ten obraz to konkretne dzieło sztuki, przedstawia prawdę. Ma duszę. What? Jak obraz może mieć duszę? Ma duszę, ponieważ ma tożsamość. Serce. Wspomnienie tego obrazu pozostanie, zapadnie ci w pamięć, stanie się elementem twojej podświadomości. Robi to na tobie silne wrażenie i właściwie nie wiesz dlaczego. To tylko obraz jakiegoś dzieciaka, to nie Picasso, ani Monet. Teraz mówisz o technice. Nie wszystkie obrazy Van Gogha czy Michała Anioła to prawdziwa sztuka, chociaż wszystkie prezentują wspaniałą technikę i rzemiosło. No co? Zgoły pięciolatka rzadko imponują techniką, ale mogą mieć duszę, mogą być prawdziwym dziełem sztuki. Więc mówisz, że prawdziwe sztuki nie budują umiejętności artysty. W takim razie czym jest sztuka, skoro każdy może stworzyć coś bardziej prawdziwego niż artysta, który poświęcił całe życie na rozwijanie swych umiejętności? Sztuka wciąż jest dziełem artysty. Umiejętności, rzemiosło, technika, te elementy mają kluczowe znaczenie dla końcowego sukcesu twórcy, ale same w sobie są tylko narzędziem. Artysta musi przekazać, przenieść do swego dzieła część własnego ja. Musi przekroczyć granice złudzenia i osiągnąć prawdę dzieła sztuki. A czym jest ta prawda dzieła sztuki? Kto to wie? Od lat zadaję sobie to pytanie. Przepraszam, więc nie wiesz? Więc po co to wszystko? Teraz zapytam takie what the fuck. Skoro mówił nam to wszystko, to po co nas to w ogóle przyprowadził? W zasadzie to nawet nie poprosiłeś mnie, żebym tu przyszła. Po prostu na wiadomość. Nie latałam po Wenecji, próbując rozszyfrować Właśnie. Wiadomość. Wydawałam na metro pieniądze, których nie mam za wiele. A nie mam kasy. Żeby stać i słuchać o... Zobaczyłaś coś dzisiaj. Budzący się sen. I nie potrafisz tego wyjaśnić. Dlatego tutaj jesteś. Nieprawdaż? Tak. No dobra, no. Dobrze. Postaram się wszystko wyjaśnić. Tylko bądź cierpliwa. Mój pogląd na prawdę i sztukę jest taki, April. Niektóre rzeczy wyglądają na prawdziwe, ale nie są prawdziwe. A niektóre rzeczy wydają się pozornie bez znaczenia, ale tak naprawdę są bezcenne. Tak jak ten obraz Warrena. I twoje sny. Czy moje sny nie są bullshitem? Są zarówno złudzenia, jak i prawda. Aha, problem częściowo są bullshitem. Rozdzielić. Chcesz mi powiedzieć, że moje sny są prawdziwe? Chcę ci powiedzieć, że coś się święci, że potrzebujesz pomocy, żeby oddzielić prawdę od złudzeń. Mojej pomocy. No cóż, to by pomogło. Dobrze. No fakt. Miałem nadzieję, że zrozumiesz. Nie, właściwie nie rozumiem ani słowa. True. Mówisz o sztuce, prawdzie, snach i złudzeniach, a ja dalej nie rozumiem, co to ma wspólnego ze mną. Dzieją się pewne rzeczy i jestem tutaj, bo sądziłam, że może...
Jesteś wystarczająco szalony, żeby mi uwierzyć. Pomóc, nie wiem, uporządkować fragmenty i znaleźć satysfakcjonujące wyjaśnienie. Ale nie, ty mi mówisz, że moje sny mogą być prawdziwe. Że potrzebuję twojej pomocy i że coś się święci. W ogóle kto mówi, coś się święci? No come on. Słyszę takie sformułowanie. Está bien. Rozumiem twoje wątpliwości, seniorita. Ale tu i teraz nie mogę cię przekonać. Ja ci dam. Ja ci dam tu i teraz. Co za... Spotkajmy się zabudź. Jutro. Wtedy wyjaśnię ci... Jak jutro? Ja chcę teraz. Wszystko. Nie, znowu nie ma mowy. Przyjdziesz. Zmusi cię do tego twoja własna ciekawość. Ponieważ pociąga cię tajemnica i ponieważ wierzysz mimo swego sceptycyzmu, że znam odpowiedzi na twoje pytania. Prawda? Nie, nie obchodzi mnie. To po prostu chcę normalnie żyć, bez koszmarów ani cholernych wizji. I bez obcych, którzy mówią mi, że coś się święci. Comprende, amigo? Mój Boże, już tak późno? Muszę lecieć, seniorita Ryan. Zatem zobaczymy się jutro. Mówiłam, że... Do zobaczenia. Co za burak. I poszedł. My też idziemy, złapiemy dziada. Chodź tu dziadzie, złapiemy ten sam pociąg, znaczy metro. Okej, okay, cutscenka. Albo i nie. Aj nie to, pomyliłem się. No to teraz już go na pewno nie złapiemy. No ale mniejsza, ktoś mi powiedział, ktoś mi napisał w prywatnej wiadomości, że jaką mam podpowiedź, w sensie nie napisał mi dosłownie co mam zrobić, tylko po prostu ktoś mi powiedział, że to jak była tam maszyna, którą naprawiliśmy częściowo, to tutaj ponad jest jeszcze coś do zrobienia, w sensie, że jest jakiś element, na który można najechać i coś z nim zrobić. Zbiornik. Jest pełny. A z tym nie bardzo. By się zmieniło. No tutaj jest ten zacisk, no ale zacisku zdjąć nie możemy, bo się roztoguje. Koła nie przytulujemy, bo jest za duże ciśnienie. Pewnie ciśnienie jest za wysokie. Tu już nic nie można. Tu będzie niby było. Kurczę, no. Zawór! Zawór ciśnieniowy. Zadziwiający. O! Okej. Okay. Zmienimy ten. Jest! Spadło ciśnienie, super. Jak spadło ciśnienie, może kołem teraz. Aha! I opadł poziom wody. Co możemy znieść teraz ten? Zacisk? Ha! Nie zostawię swojego złotego pierścionka. A no tak, zabieramy. Ktoś będzie musiał naprawić ten kabel. Dobra, zabieramy pierścionek. Nie ma tak. Nie będziemy zostawiać złotych pierścionków. Dobra. I teraz wracamy się do pracy. Oj, przepraszam. Okej, już. Już jestem dalej. Teraz tak, mieliśmy iść do pracy. Wyszorowana i gotowa do pracy. Tak. Gotowy do pracy. Zacznij zbierać zamówienia. No dobra. Zbieramy zamówienia. Jaka stylowa muzyka. A to jest ta cała Emma z tym kolesiem, który był wcześniej. I Charlie. Charlie beat me. Koleś, który pije piwo. I szafa. Coś się szafa psuje. What the... What is that? Kret? Jaki ten kret wyszedł z szafy grającej? What the fuck is that? Rozdział drugi. Po drugiej stronie lustra. Muszę znaleźć Corteza i wyjaśnić, o co tu do cholery chodzi. Szalony czy nie, i tak jest jedyną osobą, z którą mogę o tym porozmawiać. Takie buty, dobra. To idziemy szukać Corteza.
Tom, 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 tom. Fiona. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy zastanawiałaś się kiedyś nad swoją poczytalnością, April? Chodzi mi o to, czy kiedy... Nie, no nie wpadam w szaleństwo. No zdecydowanie tak. Tak. Więc powiedz mi, jak sobie z tym radzisz? Czy zamykasz to gdzieś na dnie swojej pamięci, czy może rozmawiasz z kimś na ten temat? No staram się z kimś staram rozmawiać, się z kimś o tym no. Porozmawiać. Tak myślałam. Czegoś takiego nie można po prostu pominąć i zapomnieć. To, co widziałam... Okay. Nigdy co zobaczyłaś? A co widziałaś? Ostatniej nocy, właśnie tutaj w tym pokoju, oglądałyśmy z Miki film dokumentalny o tych nowych sztucznych lasach deszczowych w Meksyku. Aha. Wiesz, o tych, które produkują 8 razy więcej tlenu niż prawdziwe żywe. Słyszałam o nich. Ale zbaczam z tematu. W każdym razie gdzieś w połowie filmu, jak już mówiłam, chyba zaczynam wariować. Ten pokój stał się czymś jakoś... Jakie złudzenie? Ten pokój... Dobra. To jak to w las? Wyglądało jakby las z ekranu wszedł wprost do tego pokoju. Jakbym była w kinie holograficznym. Okay. To tylko kilka sekund. Czy ktoś jeszcze to widział? Miki, ale nie chcę o tym mówić. Mówi, że to tylko nasza wyobraźnia. Coś równie dziwnego Boże, zdarzyło też się wczoraj w barze. Co to było? Ostatniej nocy w barze pojawił się jakiś dziwaczny To nie był dziwny stwór, tylko to był normalnie gra jak krec z fletem. I zniknął, ale wszyscy go widzieli. Oczywiście. O rany. Co się dzieje, kochanie? Niełatwo mnie wystraszyć, ale to... Nie wiem. Ale cokolwiek to jest, tego też nie wiem, ale bardzo... Dobra, muszę lecieć. Uważaj na siebie, Chwila, zapomniałem. Cześć. Może ona wie, gdzie jest Cortez. Widziałaś dzisiaj nie, Cortez? Kochanie. Chyba... Mogłabyś powiedzieć... Oczywiście, nie wiesz, gdzie może być Cortez? Niestety, przykro mi. Może być wszędzie. Okej. Okay. Cóż wiem, że... Kto może wiedzieć? Może Zack? O, nie. Ekspert filmowy. Nie. Kochanie. Tylko nie Zack. Wspaniale, Zack. Mój Jesus Christ. Na całym wielkim świecie. Dzięki. Boże, dlaczego akurat Zack, no? Uważaj na siebie, kochanie. Pokój Zacka. Nie przypuszczałam, że będę coś takie... Masakra. Why? No proszę, proszę. Księżniczka w końcu zapukała. Nie rób sobie fałszywych nadziei. To ty robisz sobie fałszywe nadzieje. I lepiej miej nadzieję, że nie trzasnę cię drzwiami w twarz. Zrób coś ty dla mnie. Ty gnoju. A co będę z Jak tego dostaniesz miał? W pysk. Co będziesz miał? Już ci mówię. Co powiesz o randce? No, what? Dobra. Dziś Jaka wieczorem? Randka? Nie. Jasne, dziś wieczorem. Spotykamy się przy tym... pawilonie, tak to się nazywa? I zamierzasz się zjawić? Nie. Co? Chodzi mi Właśnie. O to, że zużyję moje przepustki VIP i pastylki, maleńka. Chcę wiedzieć, czy będzie warto. Wchodzisz w to? Oczywiście, że nie. Tylko nie rób mi numerów i nie znikaj, maleńka. Jak się nie pokażesz, a ja będę czekał całą noc, to wyjdę na dupka. I nie I będę będziesz dupkiem. Szczęśliwy. Będę grzeczną dziewczynką i przyjdę. Ta, jasne. Mądra decyzja. Wiesz, gdzie jest Cortez? Tak? Wiedziałem, że nie coś bądź jest... śmieszny. Dobra, dobra. Gówno mnie to obchodzi. Dzisiaj wieczorem będziesz ze mną, a jutro rano ten stary piernik nie wyda ci się już tak pociągający. Dobra, dobra, chciałbyś. Gdzie jest Cortez? Jak nie polazł stare, ale jara. Coś głupiego, to pewnie siedzi w Mercury Theater. Pokazują tam takie stare filmy z prawdziwej celuloidowej taśmy. Jak gdzie jest to kino? Nie pamiętam na jakiej ulicy, w jakiej już tam nie byłem, ale znajdziesz to kino, jeśli z Metro Circle pójdziesz w stronę East GTW. To niedaleko budynku okay. Radio Power. W tamtej okolicy jest pełno sklepów dla dorosłych. Właściwie przy okazji mogłabyś załatwić dla nas jakiś film. Ty gnoju, nie. Dobra, nieważne. Tylko żartowałem. Mała, jesteś straszliwie drażliwa. Trzeba mieć pieprzone poczucie humoru, no nie? Nie. Zapamiętam to. Dzięki Tylko za bądź o 10 pod pawilonem, dobra? Nie będę, kysz! Wstrętny gnój. Przynajmniej wiemy, że trzeba gdzieś metrem jechać. A to mnie cały czas męczy ten klucz, no. Mamy jeszcze zacisk, no. Można! Nie sięgnę tak nisko. O.
A jak go przywiążemy na tym, na sznurku? O, można nawet. Kiedy byłam mała, próbowałam parę razy łowić ryby w jeziorku koło domu, ale nigdy nic nie złapałam. Mam nadzieję, że teraz będę miała więcej szczęścia. Damy radę. Łowimy, łowimy, klucz. Mamy... Come on. Oczywiście to nie zadziała. Zacisk jest zamknięty. O, okej. Chyba, że tak. Zacisk. 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 Jest do niego przywiązany sznur do bielizny. Jak go otworzyć? Czym otworzyć zacisk? Jest do niego przywiązany sznur do bielizny. Zacisk. Zacisk. Tak, kaczkę nadmuchamy i zapewnimy tą kaczkę. O, właśnie. Okej, no co prawda nie o to mi chodziło, ale dobra, niech będzie. Boże, na to mi nigdy nie wpadł. Ja chciałem po prostu, żeby ten zacisk chwycił się na ten, za tą kaczkę. Ta kaczka by została, bo ona się po prostu z niepowietrza uchodzi. I po prostu byśmy złapali ten klucz, a to jest taki, aha. Takie konkretne what the hell. No dobra. To jedziemy dalej. Idziemy na wyprawę. Idziemy do kina. Metr styrku i tam mówię, że w prawo, tak? Jeśli dobrze pamiętam. O Boże, ale syf, bez kitu. Uwierzycie, że to była pierwsza rzecz, jaką zobaczyłam w Newport? Wielkie miasto. Nie można go nie kochać. To jest miasto? To nie, jak na miasto to syf, ale jakby była to, powiedzmy, galeria handlowa, to byłoby całkiem fajne. No, w prawo miałeś mieć, tak, tak. O, tu metro jest. Wyciąga. Ten powód, dla którego wymyślono powiedzenie. To można dalej iść jeszcze, to tam idziemy. Jest, kino Mercury. Wejścia. Zamknięte. Aha. Przepraszam. Tak. Coś ci zgłasza. Ścigaśnie neon. O Jezu, niech pani chwilę zaczeka. No, zaczeka. Cholerny neon, zapal się. Stara, dobrze, dobra metoda. Tak, walno ci się naprawi. Niech, no cóż. Czy kino jest teraz otwarte? Nie, myślę, że nie. Ale tam jest Cortez. Nie będzie otwarte do wieczora. I nie ma tam nikogo. Myślę, że nie można tam wejść. Ale tam jest Cortez. Zna pan człowieka o nazwisku Cortez? Nie, nie mogę powiedzieć, żebym znał, proszę pani. Ani nigdy go nie widziałem. A teraz myślę, że muszę już wrócić do sprzątania. Aha. Ale miałam się tu z nim spotkać. No. Na pewno go pan nie zna? Proszę pani, niech się pani zajmie swoimi sprawami. Mówiłem, że nie widziałem dzisiaj Corteza. Mówił pan, że nie zna Corteza. No, on, czyli jednego znasz. Myślę, że nie znam tego nazwiska. Mówię... Chciałbym, żeby pani przestała mi przeszkadzać, żebym mógł wrócić do swojej roboty. Jezus, Maria i dzieciątko Józef, cały cholerny świat chce... Czyli jednak chcesz Corteza, znaczy znasz Corteza. Foch. Tak, powiem pani coś, niech pani już idzie i Foch. Pozwoli... Idź sobie. Zobaczymy, co jest w koszu. To tylko śmieci. To wygrzemy jakieś śmieci. Okay. Proszę pani, niech się pani tym nie bawi. Proszę to zostawić tak jak jest. Co to w ogóle jest? Opary. Zielony szlam. Okej.
Zabierzę mu parę. Ła, stachamy się oporami tego właśnie. Naftą. Naftą. Możemy z tym coś zrobić? Klucz. Nic. Pierścionka w tym maczu nie będzie. Podpalimy! Czyli jednak nie podpalimy. Bierzemy? Też nie. Posmarujemy cukierka. No. Możemy damy na to organiczny plastik. Też nie. Sorry, damy więcej cukierków. O! Cukierki można. Ho, 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 almuhamski plan. Nakarmimy tym cukierkiem. Tego gościa nas puści. Ho, 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 ho. Nie chcesz pan cukierka? Nie chcesz pan cukierka? To może pan chcesz cukierka? Pan tego gościa też nie chce. Skrzynka z bezpiecznikami. Hej, panienko, trzymaj ręce przy sobie. Aj no. To własność miasta. Ja tam chcę pogrzebać. Kim żeś pan jest, co? Czołem. Wygląda jak tajniak. Jak się pan bawi? Mama nie mówiła ci, żeby nie rozmawiać z nieznajomymi? Nie. Jestem sierotą. Jestem sierotą. Tak? To kolejny powód, dla którego nie powinnaś rozmawiać z nieznajomymi. A teraz spływaj. Dlaczego jest pan ubrany jak gliniarz? Jest pan ubrany jak gliniarz? O co ci chodzi? Czemu jestem ubrany jak... Zaraz. A co cię to w ogóle obchodzi? Próbuję tylko pomóc niebieskim chłopcom. Wygląda pan na gliniarza, więc jeśli pracuje pan w przebraniu, to powinien pan bardziej dopasować się do otoczenia. Wyglądać bardziej naturalnie. Tak? Jak? No nie wiem, fachowiec od razu pana zdradza. Lepsze byłyby niebieskie dżinsy i koszulka z nadrukiem. Mam głupią żonę. Ha, 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 ha. Poczekaj, zaraz. Masz głupią żonę. Co ja robię? Za kogo ty się do diabła uważasz? Policyjną konsultantkę do spraw mody? Jestem konsultantem do spraw mody. Bawisz się w komedianta? Nie bawię się. Chciałem ci pomóc. Zabieraj stąd swój tyłeczek i nie zawracaj mi więcej głowy. Czy to groźba? Masz rację, to jest groźba. O ty chamie, tak? Tak? To będzie zaczepić cały Witam czas, ponownie. Tak? Witam. Chryste, ty nigdy nie rezygnujesz? O co chodzi tym razem? Nudno panu tak sterczyć. Nie nudno panu tak tu sterczyć przez cały dzień. Nie, panienko. Jak to nie? Więc wszystko w porządku. Niczego pan nie potrzebuje. To prawda. Absolutnie niczego. Niczego? Absolutnie niczego. Nawet jakieś przekąski? Nic. Dopiero co zjadłem obiad. Ale dzięki za to. A czy jadłeś na obiad? O. Więc dopiero co pan obiad. Tak, w zimnej krowie. Okej. A co pan jadł? Potrójny krowim mniam burger z dodatkową porcją cebuli i dużą bingo kolę bez lodu. Okej. Okay. A tak, i podwójne smażone strzępy serowe, najsmaczniejsze frytki, jakie można dostać. Ociekająco roztopionym kozim serem. Uuu, niom, niom. A, jakąś godzinę temu. O. I nie czuje pan potrzeby, żeby pójść na stronę? Nie, panienko, moje jelita są genetycznie zmodyfikowane. Ty chamie. I mają tylko pobieżnej uwagi. Chce się dostać do skrzynki z bezpiecznikami. Nie burczy panu w brzuchu? A teraz, gdy o tym wspomniałaś, nabrałem ochoty na coś słodkiego. Nie mam czasu na moją codzienną porcję placka. Wiem co. Z bitą śmietaną, czekoladą i łyżeczką. Mogę dać mu tego cukierka. Po co ja ci o tym wszystkim opowiadam? Kim ty w ogóle jesteś do diabła? Wynoś się stąd, panienko, i to w tej chwili, bo ja... Czy to groźba? To nie... Bo ja jak myślę, nie, to, to co? Groźba. Bardzo poważna groźba. Ty dziadzie. Ty chamski dziadzie. A masz cukierka. O, nawet się da. Chciałby pan cukierka? Hej, tak. Strzał w dychę? To masz pan. Masz pan cukierka.
Co, smakuje cukierek? Co u diabła? Ten smak... Niedobrze mi... Ha. Czuję się jakby... Jakby co? O ty, oplułeś pana Freddy'ego Mercurego. Znaczy no. Co ty no tak, Freddy Mercury? Jakoś chyba tak. Rzuciłeś we mnie kamieniem? Jak kamień, cukierkiem rzucił. Bardzo źle, że to zrobiłeś. Zrobiłeś coś strasznie głupiego. Walka na miotły. Ła, serio? Zrypał mu z miotły. Okej. No comment. To ja się zabieram do bezpieczników. Aj no, wrócił się. Szkoda, że nie widziała pani, jak uciekał. W życiu nie widziałem, żeby ktoś tak szybko zajwaniał i trzymał się za tyłek, jakby go coś pogryzło. Zgubił nawet w rynsztoku kapelusz. Kapelusz. Idziemy po kapelusz. Będziemy jak nie ten. Widziałem czegoś tak śmiesznego. Będziemy jak Michael Jackson. Idziemy po kapelusz. Kapelusz. Oj, jest kapelusz. Bierzemy kapelusz. I wracamy z powrotem do skrzynki z bezpiecznikami. Dobra. I skrzynka z bezpiecznikami. No, pokaż mi tą skrzynkę. Okej, uwaga. Mamy klucz, który pasuje. Ha! Żyliśmy. To chyba lepiej rękawiczką, bo rękawiczka nie przewodzi prądu. A co się stało? Wyłączyliśmy neon. Ha, 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 ha. Cholerny neon. Zapal się. Nie. Ha, 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 ha. Do diabła. Teraz już kompletnie nie działa. Muszę tym razem dokładnie go naprawić. Potrzebuję tylko drabiny i kilku narzędzi z piwnicy. Okej. Tam jest zamknięty. Gdzie on idzie? Pójdziemy za nim. Zrobimy tak jak w wszystkich filmach. Wszystkie kina mają boczne wejście. Jak mają boczne wejście, to pójdziemy bocznym wejściem i wejdziemy do kina na Hama. Tak, idź pan, pizdu. A my za nim. Ciekawski, Michał jest ciekawski. Tu jesteśmy. Trochę ze śmieciami. Kiedy ostatnio opróżniono ten pojemnik? O Boże. Puchnie jak cola bingo. Obrzydliwe. O, kosz. Kosz z papierami. Co tu jest? Ale cień, patrzcie. Otworzymy kosz na śmieci. Co tam jest? No nie tak, otwórzmy go jeszcze raz. Jest wypełniony starymi szmatami i gazetami. Jest jeszcze coś. Puszka z olejem? Puszka z olejem. Czy ktoś mówił podpalimy! O pożaru? Podpalimy. Gdzie są zapałki? Są zapałki. Palu. Trzeba się schować. Dobrze, ktoś idzie. Schować się. No ognie piekielne, mamy pożar. Ale pożar. Okej. Co w ogóle robi ten cień? Coś mi to przypomina, ale nie bardzo wiem co. Mimo to czuję przemożną potrzebę podniesienia rąk. Okej. To jest to. Ten cień rzuca jeden z worków na śmieci. Mam pomysł.
Mamy ten, mamy kapeluszowy ten. Ha! Co teraz? Teraz otworzymy, podpalimy i zobaczy. Jak podpalę i teraz zobaczę policjanta, to się przestraszę. Dobrze, ktoś idzie. Trzeba się schować. No ognie piekielne, mamy pożar! No come on! Co ja mogę zrobić, no? Bawko, pamiętnik, fotografie, zapałki, pinojska, cukierki. Tak naprawdę sobie nigdy nie sprawdzimy, co to jest te zapałki. Ale mu fajne oczko. What the hell? Chyba jedno z jego oczu wypada. Jak to wypada? Oko wypadło. Aj no! Biedny posterunkowy gajbrasz. Wróć. To jest posterunko. No, oko to możemy zabrać już, no. Ale muszę na razie pożyczyć twoje oko. Nie wiem do czego, ale przyda się. Kręcimy cię. Ej, ty! Ej, ty! Ręce do góry! Może i zajmujące, ale denerwujące jak diabł. Jasny gwint. Czy można go użyć jako tego? Żeby gadał. Właśnie. On będzie gadał. Podpalimy teraz. Jak ktoś zobaczy ten cień tutaj. A, I'm genius bastard. Ej, ty. Ej, ty. Ręce do góry. Otworzymy koś. I podpalimy. Ha! Teraz widać cień. Jak ktoś przyjdzie, to będzie musiał ten. Aha. No ognie piekielne, mamy pożar. Kto to mówi? Pokaż się. Ręce do góry. Już dobrze. Proszę, niech pan nie strzela. Słyszy pan? No. Przepraszam, że pana pomyłem. Freddy nakręci teraz dla ciebie małpkę, jeśli chcesz. Będzie nakręcał małpkę, dopóki nie powiesz, żeby przestać. Tak myślę. What? Ej, ty. Ręce do góry. Chodź do siebie. Stań w rozkroku. Tańczy, what the hell? Jest Cortez. Cortez, wyryry. Ty dziadzie. Nie masz pojęcia, przez co przeszłam, żeby to była masakra. Najpierw... Lubisz filmy? Jasne, kto lubię. Nie lubi. Zaraz, próbowałam ci powiedzieć, że... Nie przepadam za współczesnymi Przerywaś filmami. Mi. Są zbyt głośne, a przy tym niejasne i mało wyrafinowane. Ale stare filmy, te naprawdę stare, mają urok i prostotę, która do mnie przemawia. Słuchaj, nie przerywaj mi znowu, proszę. Zaczyna mnie to wkurzać. Ależ ja ci nie przerywam, chyba że mam coś ważnego do powiedzenia. Mów dalej. Co chciałaś powiedzieć? Dlaczego kazałeś mi siebie szukać po całym mieście? Nic nie powiedziałeś. Siedzę tu od paru godzin, seniorita. Nigdzie się nie ruszałem. Powinnaś raczej zapytać, dlaczego musiałaś mnie szukać. Umówiliśmy się na spotkanie. Z tego, co pamiętam, nie umawialiśmy się. Powiedziałem jutro, ale... Jak to nie? Zrozumiałem, że cię to nie interesuje. Ale ty chamie. Że trudno było ci się ze mną spotkać. Nie opowiadaj bajek. Jeszcze na mnie zwala. Chciałeś, żebym cię znowu szukała. Właściwie nie. Musiałem gdzieś się zaszyć na parę godzin. Czy ma to coś wspólnego z gliniarzem, który obserwował to miejsce? A więc dobrze zrobiłem, że nie wyszedłem z kina, żeby cię poszukać. Już go nie ma. Masz jakieś problemy z policją? Zaraz, nie mów. Urząd imigracyjny, tak. Nie, seniorita.
Nie z policją. Są poważniejsi gracze niż policja. Nie chcę wiedzieć. Nie mam zamiaru mieszać się w sprawy mafii, czy gangów, czy coś takiego. Ja, Cortez z gangu. Nie angażować, prawda? Moje życie jest wystarczająco skomplikowane. Cortez jest mafiozo. Nie wiem nawet, co ja tutaj robię. Naprawdę? Pragniesz? Potrzebujesz odpowiedzi. Mów, co się dzieje, no. Zawsze to mówisz, ale nigdy nie dajesz mi żadnych odpowiedzi. Tylko kolejne pytania. Kto chce cię dopaść? O co chodzi ze mną? Skąd tak dużo o mnie wiesz? Zamierzam odpowiedzieć dzisiaj na wszystkie twoje pytania. Zanim pójdziesz spać, twój świat się odmieni. Nic już nie będzie po staremu. Znowu mówisz zagadkami. To jak seks w mydlanej operze. Mnóstwo nudnych dialogów, a kiedy w końcu idą do łóżka, to wszystko dzieje się w ciemności i pod kołdrą. Zatem chcesz wiedzieć wszystko? Chodź. Wyjdziemy stąd. Koniec gadania. Pokażę ci prawdę. Idziemy i mów. To równie dobre miejsce jak każde inne. Przynajmniej nie ma nikogo, kto mógłby to zobaczyć. Z wyjątkiem szczurów. Co zobaczyć? Co zobaczyć? Cofnij się, seniorita. Po co? Co no. robisz? Alicjo, wysyłam cię na drugą stronę lustra. What? Co ty robisz? What the hell? Co? Co to? Proszę, powiedz, że to tylko hologram. To lustro, które odbija twoje sny. Ale ja nic nie widzę. Tylko światło. Musisz przez to przejść. Przejść przez to? O, nie, 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 nie. Nie ma mowy. Nie zrobisz mnie w bambo. Musisz podjąć decyzję, April. Cały czas przeszłość i teraźniejszość kręci się wokół tej chwili. W twoich rękach jest los światów. Jak to w moich? Czemu w moich? Musisz podjąć decyzję samodzielnie. Życie jest krótkie i sama je kształtujesz. Dobra, przeżyjmy przygodę. Dobrze. Dobra, zrobię to. Zrobię to. Nie bój się. Idź do światła. Nie mów tak. To brzmi zbyt złowieszczo. Brzmi trochę, by miał umrzeć. Powiedz mi, co się stanie? Zaraz zrobisz pierwszy krok w najdłuższej podróży swojego życia. Najdłuższa podróż. The longest journey. Będę tu czekał. Gry. Muszę być szalona, skoro chcę to zrobić. Jesteś szalona, mówię ci. Dobra, jedziemy z koksem. Wyłączę światło. Prawie zapomniałem. Teraz mówisz. Kiedy będziesz chciała wrócić, odwiedź mojego przyjaciela. Nazywa się Westhouse. Brian Westhouse. No dobra. I cutscenka. Ale fajno. Jumpimy przez to światło. Jak on teraz ten kort wygląda jak jakiś Indianiec albo coś. Zamknęło się z nami. Vaya con Dios, dziecku. I niech równowaga ma cię w opiece. Okej. Co to za ludzie? Cortez? Cortez! Tam ktoś coś mówi. Mam co do tego złe przeczucia. Oj, tam będzie dobrze. Zaraz. Jakie imię kazał mi zapamiętać Cortez? Brian Westhouse. Westhouse? Brian Westhouse? Wydaje mi się, że chyba tak. Cortez powiedział, no, że mu go poszukała, jeśli bym chciała wrócić do domu. W takim razie chcę wrócić już teraz. Idziemy dalej.
Chciałbym treptami sobie taką. Kim jesteś? Witam. Przepraszam. Cześć. Tu. Emilie Tuva. Co? Do you speak English? Parlez-vous français? Habla español? Aku Stark Kayen Paras. Yenomalnate Kandra. Ton Marie. Oretie Eton. Gdzie jest Cortez? Tutone Ken. Tu ken vernelia fata tim, tu vermelia ton. Co? Słucham. Aku kandee. Dobrze. Niranton alwocz. Sankal koda magia. Toranse, szale, naven, wspólna mowa. Al ortae zaczyna ciebie. Nareszcie tieza e magia e sara i znajomość aertiua utie przez pokolenia e umani. What? Znajomość wspólnomowy. Ale coraz lepiej zaczynam rozumieć. Słucham teraz dalej. Teraz zezwoliłaś magii, by zagościła w twoim sercu i by zawsze obecna, choć uśpiona znajomość wspólnomowy kierowała twym słuchem i językiem. O. Ja rozumiem cię. Mówisz po naszemu. Dlaczego od razu mi tego nie powiedziałeś? Nie, dziecko. Nie mówię po waszemu. Mówię w nawen. Wspólnomowie. Języku Arkadii. Arkadii? Zaraz, zaraz. Jak się tu dostałam? Co to za miejsce? I kim ty u diabła jesteś? Przeniósł do czegoś, do jakiegoś Egiptu albo czegoś. Znowu zapomniałem o manierach. Obawiam się, że tak zaabsorbowały mnie starożytne teksty i towarzystwo ojców, że zapomniałem o zasadach dzisiejszych manier. To znaczy? To znaczy, że byłem nieuprzejmy. Moje imię, drogie dziecko, to Tobias Grensret. Jestem Westrum Wartowników, Zakonu Równowagi. Jesteśmy okay. Ojcami. Tam i czego? No, dobrze. Jestem April Ryan. April Ryan. Rozumiem, że to twoja pierwsza podróż przez tunel. Pierwsze przekroczenie podziału. Mhm. Nie mam pojęcia, o czym mówisz, ale to chyba przez moją pierwszą w życiu podróż przez tunel. Więc wyjaśnię ci wszystko. Ktoś musi to zrobić. Brak ci przewodnika? Brak ci mentora? Był Cortez, no ale no. Jest ten gość o imieniu Cortez. Pomagał mi. Powiedział mi o magii i prawdzie, i o snach, i portalach, szalone rzeczy. No ale to buszona, a teraz to uuu. Wtedy wydawały mi się szalone, ale teraz... Nie końca. Cortez. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. A więc ruszajmy. Pozwól, że pokażę ci Markurię. Najwspanialsze miasto, okay. Jakie istnieje. Pokaż miasto. Chcę zobaczyć miasto. No pokaż. No szybciej. No kalecz się szybciej, no. Może będzie kolejna cutscenka. Jest. Biskito, to wygląda trochę jak tipi. Co to takiego specjalnego, no? Obejrzyj Markurię, April. Pozwiedzaj, spotkaj się z ludźmi, a potem, kiedy już będziesz gotowa, wróć do świątyni. Wtedy odpowiem na każde twoje pytanie. Dobra. Niech będzie. No nic, w każdym razie
To mi wydaje mi się, że wystarczy na ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Mam również nadzieję, że spodoba wam się, no, że spodobają wam się kolejne odcinki. Także no, myślę, że to czas już się pożegnać. Także dziękuję wszystkim serdecznie. No i trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa, pa!